Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani Zedymiarze, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie przedpremierowo nowego Zedymiarza RT. Sprawdzimy dzisiaj jego dwa star powery oraz dwa gadżety, no i oczywiście odblokujemy cały karnet zedymiarski. Przypominam wam, że trwają konkursy na przedpremierowe skiny do Bulla, które są warte 149 gemów, a tym skinem jest Dachowiec Bull. Jeżeli chciałbyś zgarnąć za darmo takiego skina, wpisz kod Farel do sklepu, zostaw łapkę w górę, a w komentarzu napisz hashtag AliCatBullGiveaway. Łącznie rozdam wam aż 7 skinów. Tutaj wyświetlają się dwóch szczęśliwych zwycięzców z poprzedniego odcinka. Bardzo serdecznie wam gratuluję, zgarniacie tego skinka. Ale uwaga, uwaga, linki do skinów podeślę wam dopiero 7 marca, bo dopiero wtedy dostanę skiny od Supercella. Po obejrzeniu tego filmu zapraszam was do mojego sklepu po koszulki, kozackie kubeczki z gamingowymi zwierzątkami, no i oczywiście kozackie poduszki. Link do sklepu macie w opisie, a teraz zaczynamy! No to moi drodzy, może zacznijmy sobie od odblokowania karnetu zadymiarskiego. Jak widzicie, ja już mój karnet zadymiarski mam cały odblokowany, ale teraz musimy kliknąć 30 poziomów, żeby odblokować nowego zadymiarza RT. Emoteczki, żetonki, żetonki. Sezon 17, tajemnica w centrum. Jak to szybko zleciało, moi drodzy, dajcie znać w komentarzu, od którego sezonu gracie w Brawl Stars, bo jestem mega ciekawy. Dobrze, lecimy dalej, 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 dalej. I uwaga, proszę państwa, gdzie jest ten kozacki nowy zadymiarz chromatyczny? I uwaga, moi drodzy, odblokowujemy RT! Tak jest! Puu! Nowy zadymiarz RT, maszyna zniszczenia. Chromatyczne 1 na 17, bo to jest konto oczywiście beta. Błądzisz w parku star? Bez obaw, RT obserwuje cię. E to znaczy czuwa nad tobą. Tak, zdecydowanie. No dobrze, tutaj mamy też nową odznakę do RT, ale oczywiście, moi drodzy, my musimy teraz sprawdzić, przeczytać o nim wszystkie informacje. Mamy go oczywiście na początku na poziomie pierwszym, klikamy tutaj sobie informacje i tak, punkty życia na poziomie pierwszym, 4800, szybkość ruchu normalna, atak, stuknij cel, RT wystrzeliwuje pojedynczy pocisk, który oznacza trafionego zadymiarza. Każdy zadający obrażenia atak usuwa znacznik z celu i zadaje dodatkowe obrażenia. Wytłumaczone to jest całkiem logicznie, ale wolę to zobaczyć w grze. Obrażenia 1000, zasięg bardzo daleki, szybkość przeładowania normalna. Jego super atak to zabawa wchowanego, RT dzieli się. Porzucając swoje nogi, obie części RT zyskują potężny, krótkodystansowy atak, który oznacza wrogów. Po podziale RT porusza się szybciej. Na dole mamy kolejną ikonkę, jak ją klikniemy, to mamy tutaj, aha, czyli opis tego, jak on się zachowuje podczas Ultimate Ataku. Punkty życia 4800, czyli tyle samo. Szybkość ruchu nam się zwiększa do bardzo szybka. Atak, statyczne zadławienie. RT i jego nogi emitują silny sygnał, który zadaje obrażenia wszystkim wrogom znajdujący się wokół nich. Okej, czyli taki okręg mniej więcej. Obrażenia 1240, a poprzednie było 1000, okej. Zasięg krótki, poprzednie było bardzo daleki. Szybkość przeładowania normalna, dobrze. A super atak podczas używania super ataku to fale radarowe. RT błyskawicznie teleportuje się do swoich nóg. Znów staje się całością i przywraca sobie 1000 punktów życia. Bardzo zaawansowana maszyna ten RT. Więc moi kochani, nie ma na co czekać, wypróbujmy go. Tak wygląda też nowy ekran wczytywania. Jesteśmy na arenie treningowej, żebyśmy zrozumieli dokładnie jak on działa. Kiedy atakujemy postać, pyk, dostaje 1000 i jest zaznaczona. Kiedy strzelam jeszcze raz, dostaję za 2000. Trzeci raz, to jest, nie mogę go trafić? Za 2000. Okej, czyli podwajamy nasz damage. To teraz zróbmy tak, jeżeli trafimy tego zadymiarza za 1000 i tego za 1000 i tego za 1000, wszyscy są podświetleni, tak? Okej, czyli możemy więcej niż jeden cel podświetlać i wtedy zadawać tym postaciom więcej ataku. Ale rozumiem, że jak ja walnę tego gościa i na przykład mój teammate w niego uderzy, to już zaznaczenie się też anuluje. Z tego co rozumiem, za chwileczkę to sprawdzimy w gierce. Teraz dajmy sobie ulta. Bum! Mamy ulta. Postawiliśmy naszego jakby klona. Naszych nóg już nie ma. Lewitujemy i atakujemy. Bum! Okej, nasz atak działa tak jak atak Jackie. Bum! I po 1200 bije, a drugi za 2240. Okej, na tym polega ta postać. I teraz, uwaga, teleportujemy się. Pyk! Wracamy do swojej postaci i odzyskujemy 1000 punktów życia. No, trzeba się nauczyć tą postacią grać. Oczywiście lecimy sobie z gierką solo. I tak teraz będzie wyglądało nam ekran przedstawiania zadymiarzy. Będziemy mogli sobie oczywiście to wszystko dowolnie zmodyfikować, tam odznaki, tytuły pododawać i tak dalej. Czy skrzynki też tak działają? Tak, jak atakujemy, to pierwszy strzał jest za kafla na pierwszym poziomie, drugi jest za dwa koła. Dobra, bomba, bomba.
stosunkowo szybko ta postać się porusza i nawet, wiecie co? Daleki ma ten zasięg, nie powiem, że nie. Strzela się nią dosyć opornie, bo zobaczcie, ona tak szybko tych pocisków nie wyrzuca. Coś jak koletka bym ocenił. Dobra, 5 power cubesów nam starczy, powyjaśniajmy teraz towarzystwo. Pierwszy strzał, szelka tu jest, pierwszy strzał. No chodź. Dobra. Okej, a czy ja mogę zrobić tak? Ciach. No dobra, w ten sposób ją wyjaśniam. Lecimy nawalić kolejnego zdymiarza. Jest to mega fajny sposób na otwieranie szybsze skrzynek. Zobaczcie, jak nabijamy sobie ulta, stawiamy sobie naszą jakby bazę. Bomba, leżysz. Nie zostaje chłop przez ścianę. Ta, atakujemy większy obszar. Bardzo fajna umiejętność. Na pewno przyda się, tak jak mówiłem, do otwierania skrzynek. Więc najlepiej na początku nabić sobie szybko ulta, a później postawić naszą bazę i otwierać sobie skrzyneczki, jeżeli po prostu jest ich dużo w kupie. Odblokowujemy teraz Star Power i gadżet pierwszy i testujemy. A więc tak, moi drodzy, musimy go teraz ulepszyć do poziomu Star Powera i gadżetu. Dobra, zagemy. Pyk. I uwaga, dobrze. Pierwszy gadżet odblokowujemy. Pyk. I tutaj pyk. I przeczytajmy, o co chodzi. W linii. Podzielony RT wysyła do swoich nóg sygnał, zadając zadymiarzom znajdujący się między jego częściami. To jest część A, to część B. I tak o chyba coś się porusza między nimi. 500 punktów obrażeń i spowolniając ich. Ładunki na mecz 3. Brzmi ciekawie. Szybkie obliczenia. Znaczniki działają o 3 sekundy dłużej. Okej, czyli jak zaatakuje postać, to ten znacznik będzie trwał około 5 sekund. Do gry, moi kochani, zostanie dodany jeszcze nowy pas prezentów za codzienne logowanie. Loguj się codziennie przez 15 dni, aby otrzymywać podarunki. W pierwszy dzień otrzymamy nową skórkę. Później mamy tutaj Daryla albo Penny, ulepszenia zdymiarza, nowa odznaka, ulepszenia zdymiarza, nowa skórka. Wybierz gadżet, nowa odznaka, ulepszenia zdymiarza, nowa odznaka, ulepszenia zdymiarza. I tak dalej, a na końcu możemy odblokować sobie Edgara. Nie wiem, kiedy zostało to dodane, czy to zostało teraz dodane, czy było już troszeczkę prędzej, ale z racji tego, że już mam wymaksowane konto, to po prostu tego nie widziałem, ale i tak dla was to nagrałem. Taka ciekawostka. Zagramy sobie starcie solo i uwaga, jest też dostępny event Jaja Wielkanocne. Zbiera jaja wielkanocne, aby zdobywać nagrody. Więc zróbmy sobie jaja. Jak widzicie, modyfikatory, jest takie jajko i teraz mamy przed meczem 5 sekund na pooglądanie sobie, kto ma jaki gadżet, jaki sztandard i tak dalej, i tak dalej. Dobra, chcesz się bić od razu, bo na dzień dobry. Pyk. Chodź, padam, żyję. Leżysz. Ej, jak amunicja się skończy, to dosyć długo się ładuje. Mamy EMS. Dobra, dostaję strzała. Dajemy teraz ulti i w nią wjeżdżamy, patrzcie na to. Albo i nie wjeżdżamy. Teraz jesteśmy szybsi. Pyk, pyk i mocniej bijemy. Ej, ta postać jest naprawdę mocna. Teraz sprawdźmy sobie ten gadżet, jak on spowalnia. Poczekajcie, mam tu postać, gadżet. Poleciał do mojej bazy, że tak powiem. O kurczę, uciekam. Jakiś taki strumień, pocisk. Jeszcze raz go sprawdźmy sobie, uwaga. Naciskam gadżet, patrzcie na to. Puu! Widzieliście? Sygnał poleciał. I ten sygnał, jak trafi przeciwnika, zadaje mu 500 punktów obrażeń i w dodatku jeszcze spowalnia. Okej, mamy też Broka. Postaram się go trafić tym czymś. Nie, poleciało tam! Dobra, czyli ten sygnał leci ode mnie do bazy, a nie... O kurczę! Wow, jak dobrze, że udało mi się cofnąć, bo inaczej bym zginął. O, mamy też jajeczko, spójrzcie, podnoszę jajko, pyk. I w prawym górnym rogu pojawia mi się jajko. Wy go nie widzicie, ale tutaj mam taką jedynkę koło głowy. I to jajko tak naprawdę wychodzi za ekran. Pokażę wam może w ten sposób. O, teraz mam jajeczko nad głową, dwa jajka. Na każdym telefonie to oczywiście wygląda inaczej. Postarajmy się tego Broka jakoś porobić jeszcze. Fajnie, gdzie on jest? Tam jest. Dobra, chodź, mordko. Pyk, strzał, pyk. Aha, dobra, na dwa hity. Zapomniałem, że mój damage się podwaja. Mega mocna postać. Uwierzcie mi, że to jest naprawdę mocna postać, którą można nie dość, że ludzi baitować, to jeszcze każdą jednostkę bez problemu pokonać. No i dobrze, czy dostaniemy w nagrodę jakieś jajko? Uwaga, patrzcie! Wydarzenie wielkanocne. Zebrane jaja 2. Ale jaja. To odblokujmy sobie teraz drugi gadżet i Star Power. Uwaga, wchodzimy tutaj i klikamy. Pyk, za 1000 golda odblokowujemy hakowanie. Natychmiast wyzwól wszystkie aktywne znaczniki na wrogich zadymiarzach, zadając związane z nimi obrażenia. Aha! Czyli jak ktoś będzie miał lampeczkę nad głową zapaloną, to dostanie jakiś damage. Tylko ciekawe jaki, za chwileczkę się dowiemy. I uwaga, mamy kolejny. Gwiezdna moc nagrywanie. RT i jego nogi ponoszą 20% mniej obrażeń po podziale. Okej, czyli taka jakby tarcza. Oczywiście tego RT ulepszmy sobie na maksymalny poziom, moi drodzy. Za 500 gemów jest ostatni poziom? Mocno. No i oczywiście przecież musimy jeszcze odblokować, moi drodzy państwo, do końca karnecik zadymiarski, co nie? I odblokować nowego skinka, bo ten nowy skinek jest przecudny. Uwierzcie mi, że jest przemocny. Odznaka.
Cyk, 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 cyk. I uwaga, karma z nowy RT. Proszę państwa, przed nami przekozacka postać, nowe przebranie, karma z nowy RT. I zobaczcie, jego głowa lewituje. Ale bajera, co? I proszę, 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 moi drodzy, jak on przekozacko wygląda. Zobaczmy go sobie jeszcze w koło. Głowa mu faktycznie lewituje, z przodu ma takie oko jakby Barleya. Jedziemy. No dobrze, moi drodzy, zobaczmy, jak on wygląda. Spójrzcie na to, on się nie mieści w swoim okienku. Wszyscy zadymiarze się mieszczą, a on się nie mieści. Mega fajny skinek to jest. Wygląda tak bardzo złowrogo. Taki wizard gargulec bym go nazwał. Malutki wizardzik, garbaty. Uwaga, mamy szelkę, która dostaje plombicę. Bomba. O, jeszcze mi sprzedała liścia. Dobra, moi drodzy, sprawdźmy oczywiście, jak wygląda też nasz ult, bo musimy to zobaczyć. Weźmy sobie tego też Power Cubesa i zobaczmy, jak działa nasz nowy gadżet, co nie? Mamy z przodu nitę. Nita dostanie, czekajcie. Bomba, raz. Bomba, dwa. I gadżet. Ciach, pada. 1500 dostała. Czy wy to widzieliście? Pokażę wam jeszcze raz, jeżeli tego nie zauważyliście. Gadżet bije 1500, ale postać musi być oznaczona. Aha, chyba tych kubów nie będę podnosił, bo będę za mocny. Zróbmy to inaczej. Rozdzielmy się. Bum, rozdzielamy się. Zostawiliśmy jakieś takie macki, jakby macki krakena na ziemi. Zobaczmy, jak atakujemy. O kurcze! Wow! Ziemia pod nami eksploduje. No ten skinek jest mocny i zobaczcie, wokół nas pojawiają się takie macki. Mocna sprawa. Nie no, Jackie, czemu ty masz jeden Power Cubes? Jak ja mam ją oznaczyć? Dobra, postaram się ją oznaczyć, poczekajcie. Mam nadzieję, że nie zginie. Bomba! 3000 i 1500 dostała z gadżetu. Czyli jak bije 3000, idę po tamte Power Cubesy. Ja ją uderzę za paręnaście tysięcy, jak będzie razy dwa. Uwaga. Pierwszy atak. Bum! 8000 będzie. Uwaga, jest oznaczona. Ciach! 6150 tylko. Czemu? Nie powinno być razy dwa? Chyba jest jakieś ograniczenie mnożnika damage'a, co nie? Ale i tak uważam, że to jest jedna z lepszych chromatycznych postaci w grze. Oczywiście mamy do odebrania jeszcze nowego skinka do RT, więc zróbmy to, dlaczego by nie? Patrolujący RT. Więc wybierzmy go sobie, no i oczywiście wypróbujmy, ale już na arenie treningowej. Zobaczmy jego animację. Jest to taki, w sumie można powiedzieć, radiowóz. Bomba, strzelamy, strzelamy. Jakąś kulką, tak? Kulką jakąś strzelamy. Przez chwilę wydaje się, jakby chciał wyrzucić swoją pięść, ale tak nie jest. Okej. Okay. Dajemy gadżet. Rozdzieliliśmy się. Okej, okay, jest nowy dźwięk. Takie było. I na tej naszej części, na naszych nogach jest jakiś taki radar, mniej więcej gdzie się znajduje oponent, co nie? Jak atakujemy, czy ten atak jest inny? Chyba trochę tak, jest inny, bo zobaczcie, kiedy atakujemy, pojawia się taki radar. Okej, okay, a gadżet jak działa? Okej, okay, czyli gadżet działa tak samo jak zawsze. No, fajny skinek, fajnie, że są dodatkowe animacje oraz nowy dźwięk, więc oceniam go 9 na 10. Jeżeli wytrwaliście do tego momentu, też ocencie w komentarzu w skali od 1 do 10, jak oceniacie RT. Nie zapomnijcie wziąć udział w konkursie na skina do bula, który jest warty aż 149 gemów, wygrywają dwie osoby. Wystarczy mieć łapkę w górę, subik na kanale, w hashtagu napisać AlejCatBullGiveaway, no i oczywiście mieć wpisany kodik Fara do sklepu. Wyniki ogłoszę już jutro, trzymajcie się, hej!